dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. W konferencji będzie się bardzo dużo słowo kryzys pojawiało. Ale pozostanę. No właśnie, no. Bo taki temat mi dali o kryzysie. No ale w tym kryzysie mamy przyzywać Ducha Świętego i właśnie tego też, to też mi napisano. Właśnie niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To wołał święty papież Jan Paweł II. Ale zanim o kryzysie, bo też będziemy mówili w kontekście małżeństwa, taki przykaz dostałem i młodzieży we współczesności. To tak, no może o takim kryzysie, który tutaj tak mi, takich sucharek sprzedał mi wasz kleryczek, który dzisiaj o dziwo idzie. Idzie. No i tak siedzimy sobie kiedyś i on mi opowiadał o pewnym małżeństwie, które było na balu. Nie wiem, opowiadał wam ten dowcip czy nie? Nie. Nie, nie opowiadał. No i właśnie oni też przeżyli taki mały kryzys. No wybrali się na bal, hrabia z hrabiną, tańczą sobie, tańczą, on ją wraca z tej i z tamtej strony, ona zadowolona, szczęśliwa, przytulili się do siebie, no i kurczę, nie wiem, coś tam zjadła i no uszło jej trochę powietrza, tego bączka puściła. No i ona tak patrzy na niego, hrabio, wolałabym, żeby to zostało pomiędzy nami. On taki zniesmaczony patrzy na nią, wolałbym, żeby się rozeszło. No i... I zobaczcie, no takie kryzysy się różne pojawiają w naszym życiu, oby tylko takie, bo to się prędzej czy później jednak rozejdzie. Moi drodzy, słowo kryzys w życiu człowieka, no pojawia się praktycznie od samego początku. Już gdzieś tam w raju, w ogrodzie Eden, pojawił się pierwszy kryzys takiego braku zaufania do Pana Boga, do tego, co On powiedział, do tego, co było dobre. No i kryzys spowodował, że ludzie musieli opuścić to miejsce. Potem gdzieś tam na ziemi też ludzie musieli być bardzo mocno niepoukładani, skoro Pan Bóg wybrał tylko Noego i jego arkę, jego rodzinę i ich ocalił. Można zaryzykować stwierdzenie, że w ogóle dla Pana Boga człowiek równa się problem. No ale powiem wam tak na pocieszenie, że Pan Bóg kocha te problemy. Kocha mnie i ciebie, którzy doświadczamy Mu jakoś czasem tych trudności w tym prowadzeniu nas po tej ziemi, bo On po prostu kocha ludzi. Stworzył nas z miłości dla miłości i nie zmienił jeszcze zdania. Pomimo tego, że różnie to w życiu bywa, ale właśnie Pan Bóg się nie zniechęca. Pan Bóg nas przyciąga do siebie, posyła, na różnych drogach nas stawia. I ciebie i mnie postawił też na tym pielgrzymim szlaku, kogoś pierwszy, kogoś 50 raz. Tak czy inaczej idziemy. Idziemy, bo czujemy jakąś taką bardzo konkretną potrzebę zmiany czegoś w naszym życiu. Nawet jeśli tylko zmianę towarzystwa, bo pamiętamy, że tutaj jest fajnie i dobrze się czujemy, to już coś bardzo pozytywnego nas tutaj przyciąga, a jednocześnie z automatu korzystamy z tych wszystkich owoców duchowych, które daje nam pielgrzymka. I Pan Bóg właśnie swój plan, kroczek po kroczku, bardzo skrzętnie i pięknie realizuje w naszym życiu. Ktoś kiedyś tak też próbował budować świat bez Pana Boga i tutaj też takie hasło pojawiło się, że próbę budowania wolnej Polski, wolnego świata bez Pana Boga. Tego dotknę tylko pokrótce, bo będę chciał się skupić bardziej dalej na tych innych rzeczach, że właśnie widzimy, jak to było w historii, że zawsze, kiedy człowiek próbował budować świat bez Pana Boga właśnie, wtedy doświadczył kryzysu. I powiedzmy sobie, wolna Polska bez Boga, takie hasło, prawda? No i tutaj już jest pewne takie bardzo mocne zafałszowanie, bo wolny, ale bez Boga. Czyli ja nie mam wyboru Pana Boga i już tutaj tkwię w niewoli, w braku wyboru. Gdzieś kiedyś, kiedy były budowane jakieś takie różne systemy, systemy wartości bez Pana Boga, one nie były wolne, bo wtedy Pana Boga i tych, którzy w Niego wierzyli, chcieli przy Nim pozostać. Bardzo mocno się prześladowało, szykanowało, chociażby nasz komunizm i wiele wieków wcześniej wielokrotnie się to
pojawiało, powtarzało. Myślę, że historia kołem się toczy i prędzej czy później znowu nas to kiedyś czeka. Wypróbowanie naszej wiary, opowiedzenie się po stronie Pana Boga. Tak czy inaczej właśnie prawdziwą wolność, moi drodzy, buduje Pan Bóg. Pan Bóg buduje wolność w naszym życiu i On tej wolności pragnie nam udzielać. Źle pojmowana wolność, moi drodzy, zawsze będzie prowadziła do chaosu. Pamiętamy może powiedzenie, takie myślę, że ono dobrze obrazuje w jakiejś mierze polską mentalność te wieki, wieki temu, kiedy Sasi rządzili Rzeczpospolitą, mówiono jest za króla Sasa, jest pij, popuszczaj pasa. No i tak by się chciało żyć wielokrotnie, tylko bawiąc się, nie martwiąc się o nic, ale widzimy, że wtedy to wolnej Polski nie doprowadziło do jeszcze większej wolności i nas teraz też nie doprowadza. Człowiek po prostu jest tak skonstruowany przez Pana Boga, że aby był szczęśliwy, musi od siebie wymagać. Wymagając od siebie, dając siebie bardzo dużo, jeszcze więcej otrzymuje. Otrzymuje satysfakcję, otrzymuje przyjaciół, otrzymuje miłość, otrzymuje po prostu nagrodę za to, w jaki sposób się spala. Moi drodzy, interesuje, myślę, że będzie nas interesować tutaj dzisiaj w tej konferencji także to, co współczesne w kontekście tego kryzysu, w kontekście źle wykorzystanej wolności, źle pojmowanej wolności. Nasze polskie kryzysy, no kryzysy w rodzinach, w społeczeństwie młodego i starszego człowieka. Myślę, że gdybyśmy zrobili taką małą sondę w tej wielkiej, gigantycznej grupie przez podniesienie ręki, czy takie głosowanie przy urnie, całkiem anonimowe oczywiście, tylko z imieniem i nazwiskiem, na obecność kryzysu w naszym życiu, to myślę, że każdy z nas by się pod tym podpisał. Bo albo coś takiego przeżywałem, albo nawet przeżywam w moim życiu. Coś, z czym nie jest mi łatwo, jest mi jakoś trudno. Może się uśmiecham, może jestem wesoły, tak? Taki czy inny, ale coś tam sobie trawię, albo trawiłem i nie jest mi z tym najłatwiej. Moi drodzy, tak to już w naszym życiu jest, że to jest nieodłączny element tego życia. Dlaczego? Otóż ten świat, w którym żyjemy, no nie jest doskonały, doskonale o tym wiemy, i my doskonali nie jesteśmy. Niektóre kryzysy w życiu wywołujemy sobie sami, no ale są i takie, które mogą nas spotkać z dopustu Bożego. Kiedyś, no zdarza mi się spotkać mądrych ludzi i tak lubię ich posłuchać. I kiedyś taki człowiek mi powiedział, że właśnie mądrze przeżyty kryzys przez człowieka zawsze będzie dla niego umocnieniem. Wyrobi cnotę, hard ducha, wzmocni wolę. I w tym kontekście kryzys jest czymś bardzo pozytywnym. Jest czymś nawet bardzo potrzebnym. I dzisiaj, kiedy mamy Ewangelię, myślę, że czytaliście już to rozważanie o ziarnku gorczycy, to ona jest Ewangelią o kryzysie. O tym, że no, ja muszę obumrzeć w ziemi, wrzucony w ziemię, wrzucony wir tego świata, wir mojej pracy, mojej rodziny, obowiązków, tych wszystkich wymagań, które są wobec mnie, żebym potem wydał plon obfity. Skoro Pan Bóg to powiedział, skoro On sam umarł, żeby wydać plon zmartwychwstania swojego, ale i nas wszystkich, to znaczy, że to jest po prostu nam potrzebne. Bo także i w kryzysie, zobacz, z kim będziesz rozmawiał w kryzysie. No myślę, że na pewno z przyjacielem, z kimś, do kogo masz zaufanie. I tutaj już twoje więzi rodzinne mogą się bardzo mocno zacieśnić. Twoje więzi właśnie z kimś, komu po prostu ufasz. Ale jest także osoba, do której w kryzysie zawsze przyjdziesz. I tą osobą jest Pan Bóg. W tej perspektywie także przeżywany kryzys chroni cię przed pychą, przed samowystarczalnością, samouwielbieniem. W kryzysie możemy także dojść do czegoś takiego, że będę wiedział, że już sam nie dam rady. Po prostu muszę wyciągnąć rękę po pomoc, bo sam no, po prostu się skończę jako człowiek, załamę się i wyciągam tę rękę.
No i pomoc zawsze przyjdzie. Moi drodzy, bo Pan Bóg nie zostawia swoich dzieci bez opieki. On przyjdzie sam, pośle do Ciebie ludzi, bo trzeba mieć oczy szeroko otwarte. I Pan Bóg jeszcze pokaże coś jeszcze. On będzie wyprowadzał z tego wszystkiego i dalej prowadził, ale nie zawsze tak, jak Ty tego chcesz. I to już jest czasem bardzo mocne dla nas, bardzo trudne, bo my z Panem Bogiem mamy taką naturę, bardzo często byśmy się kłócili, często byśmy o czymś rozmawiali, o coś się targowali, bo widzimy to wszystko inaczej. Jednak to Pan Bóg patrzy w szerszej perspektywie, On siedzi tam trochę wyżej i zupełnie inaczej z Jego perspektywy to wygląda. Dlatego nie zawsze nam daje to, co my chcemy. I to, że my się z Nim czasem kłócimy, nie potrafimy Go słuchać, czasem wpędza nas w te jakieś tam różne kryzysy. I tu dochodzimy do właśnie bardzo częstej przyczyny kryzysu. Czy On, Bóg, jest dla Ciebie ważny? No to zasadnicze, bardzo istotne pytanie dla naszego życia. Czy Bóg jest dla mnie ważny? Jakie ma miejsce w moim życiu? Czy chcę się z Nim spotykać? Bardzo często. Moi drodzy, kiedyś tak się zastanawiałem, jak to z tą przyjaźnią do Pana Boga. Prawda, jak lubimy kogoś, prawda, znowu wracamy do przyjaźni, no to chcemy się z tą osobą spotykać jak najczęściej. Tutaj najlepszym przykładem są zakochańce jakieś. Tam idą jakieś tutaj, no idą. Takich jednych tu widziałem, mijałem ich nawet. No to oni idą cały czas tutaj razem w tej pielgrzymce. A jak idzie jakiś kolega z kolegą, też im się dobrze rozmawia, czy jacyś tam bracia. Tam są tacy dwaj, wystają trochę ponad tłum. No to też często idą obok siebie, bo jest rodzina, są więzi rodzinne, lubimy się, idziemy razem. Jakieś koleżanki, też idziemy razem, bo z kimś po prostu dobrze się czujemy. I tych osób szukamy, z takimi osobami nam się dobrze rozmawia. No i jednak w perspektywie wieczności, kiedy tak sobie myślę, no to raczej każdy z nas patrzy do góry. Patrzymy na niebo, nie patrzymy na to, co jest tam opisywane, że jest pod ziemią, tak? Nie patrzymy na złego, a patrzymy na dobro. Patrzymy na Ducha Świętego, na Jezusa. No a w przełożeniu na to nasze życie, czy właśnie angażuję się tak, jak w relacje z tymi moimi przyjaciółmi? No wiadomo, że tutaj rozmawiamy, śpiewamy o Panu Bogu, to wszystko jest. Ale czy mam potrzebę takiego zwyczajnego porozmawiania z Panem Bogiem, jak z przyjacielem? Czy jest On dla mnie takim przyjacielem, takim moim powiernikiem? Wiadomo, że jak będzie trwoga, to ja będę z Nim rozmawiał i będę z Nim rozmawiał osobiście, nie tylko modlitwą Ojcze Nasz i innymi modlitwami, ale czy w takiej po prostu zwyczajnej codzienności potrafię zatrzymać się przy Panu Bogu i z Nim rozmawiać? I miara przyjaźni z Panem Bogiem. Kiedyś też to sobie tak wyliczyłem, postawiłem wagę, no i mi wyszło, że... No czy to jest takie moje, ja tam może takim teologiem jakimś wybitnym nie jestem, ale wydaje mi się, że miarą przyjaźni z Panem Bogiem dla tego człowieka, takiego zwyczajnego, żyjącego, pracującego, to jest niedzielna komunia święta. Nie to, że pamiętaj, abyś dzień święty święcił, ale po prostu ja idę, ja przychodzę i ja chcę w komunii świętej uczestniczyć. Ja chcę mieć prawdziwą i żywą relację z Jezusem. Jeśli coś się stało i nie mogę, to szukam kogoś, kto tam gdzieś tam na boku kościoła spowiada, bo chcę uczestniczyć w prawdziwej relacji, jak z przyjacielem. I w tym sensie, w takim odbiorze, Pan Bóg, moi drodzy, jest dla nas gwarancją szczęścia. Od razu zaznaczę, że nie jest gwarancją jakiegoś braku jakiegokolwiek kryzysu czy trudności, bo one i tak przyjdą, ale aby odpowiednio je przeżyć i wyjść na prostą, potrzeba Pana Boga. Zmierzam także do tego, że wiele kryzysów w ludzkim życiu powstaje przez to, że człowiek po prostu właśnie Pana Boga nie słucha, albo nawet sam sobie staje się Panem Bogiem. Sam sobie człowiek chce być Panem. I chcąc być dla siebie Bogiem lub uczynić nawet z kogoś swojego Boga, człowiek zawsze doświadczy jednak niemożności doświadczenia prawdziwego pokoju, bo Bóg jest tylko jeden, a człowiek nawet najbardziej inteligentny
jest zbyt słaby, by zorganizować sobie w życie w tak doskonały sposób, jakby mógł je zorganizować Pan Bóg. Dlatego czegokolwiek teraz doświadczasz, łatwiej ci to będzie przeżywać z Chrystusem niż bez Niego. Bo nawet jeśli odrzucisz Chrystusa, to krzyż i tak zostanie i tak tę czy inną trudność będziesz musiał ponieść. A tak masz przyjaciela, który jest wszechmogący, który jest doskonały i w sposób duchowy może naprawdę bardzo wiele ci pomóc, ale i wiele takich dróg życiowych przez człowieka, czy po prostu sam przez siebie, Jezus może ci pomóc wyprostować. No, to On jest Bogiem, to On jest wszechmogący i On naprawdę może bardzo wiele. Trudności właśnie trzeba rozwiązywać z Nim. Wiemy już, moi drodzy, że jakieś tam kryzysy istnieją. Wiemy najczęściej, gdzie mają te swoje źródło. Pochylmy się teraz nad tym, czego najczęściej dotykają w naszym życiu. Otóż, moi drodzy, kryzys jest tak bezczelny, że może dotknąć absolutnie każdej dziedziny naszego życia. W tej konferencji miałem napisane to, żeby skupić się gdzieś tam na rodzinie, na osobach młodych, co też postaram się przez chwilę zrobić. I właśnie w obecnym czasie mówi się bardzo dużo i często o kryzysie rodziny. I mówi się słusznie, bo ten kryzys można zauważyć gołym okiem, że on istnieje. Nie bierze się to znikąd, bo właśnie wiele rodzin wokół nas doświadcza różnego rodzaju trudności, braku jakiegoś zrozumienia, trudności materialnej, choroby i po prostu jakoś ciężko i nie potrafią tego w sposób pozytywny przeżywać. Wiele rodzin niestety jakoś tam się rozbiło przez te czy inne czynniki. No i pytamy dlaczego, bo przecież no, wszyscy raczej, którzy wchodzą w sakramentalny związek małżeński, to raczej się kochają, tak bardzo się kochali, mieli na siebie, do siebie taką pewność, że niemal dożywotnią gwarancję posiadania siebie na zawsze. A tu jednak coś tam się zaczęło psuć, czy już nawet bardzo mocno popsuło. Otóż, moi drodzy, moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że nie można mieć i nie da się mieć gwarancji na drugiego człowieka. Człowiek współczesny, który żyje w świecie, w którym otrzymuje każdego dnia setki różnych bodźców, często nie jest gwarancją dla samego siebie. Ja mogę wiedzieć, czego ja chcę na jutro, ja mogę wiedzieć, jak ja bym chciał to zrobić, ale ja nigdy nie wiem, jak do końca się zachowam w sytuacji naprawdę jakiegoś wielkiego kryzysu, jakiegoś wielkiego doświadczenia, czy ja to przetrwam. I dlatego, moi drodzy, tak bardzo ważna jest nieustanna praca nad sobą. Praca nad sobą zarówno indywidualnie, jak i w relacji do drugiego człowieka. Szczególnie w małżeństwie ta praca jest bardzo ważna. Człowiek ciągle poznaje siebie i ciągle poznaje drugiego człowieka. Poznając kogoś znowu, żeby na tyle wiedzieć, że chce z tym kimś być na zawsze, biorę go absolutnie ze wszystkim, co jest w jego umyśle i w sercu. I właśnie wtedy zaczyna się ta wspólna przygoda. I to jest właśnie pasjonująca droga ludzi, która ma być dla nich drogą do nieba. Niestety po drodze także czasem może stać się drogą krzyżową, gdy ludzie, albo przynajmniej jedna ze stron, nie przeżywa tego w taki sposób, w jaki powinna to przeżywać. Dlaczego? No tak jakiś czas temu, teraz jest to nowe przygotowanie do małżeństwa, te takie większe kursy, takie trochę dłuższe. No i tak przygotowując dzień skupienia dla narzeczonych, tak sobie myślałem o tym małżeństwie. No i taka jedna myśl mi przeszła przez głowę, która no jeszcze mi nie wywietrzała. Otóż, moi drodzy, piękna małżeństwa doświadcza się wtedy, gdy małżonkowie stają się obopólnym darem dla siebie. No ja nie wiem, tam to tak z teorii ktoś mi może tylko zarzucić, powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że takie bycie darem dla siebie, no to jest bardzo ważna sprawa. Żona darem dla męża i mąż darem dla żony.
problemem stanął się dla siebie wówczas, gdy mają wobec siebie jedynie wymagania, chcą przyjmować, brać miłość, inne dobra, ale dać siebie to już tak niekoniecznie. Życie w perspektywie daru, moi drodzy, jest niesłychanie ważne dla małżonków. I sądzę, że połączone z otwartością na Pana Boga jest naprawdę wielką gwarancją przeżycia pięknych wspólnych lat. Zobaczcie, moi drodzy, mąż nie myśli o swoim dobru, a o tym, jak być darem dla swojej żony. Jak dziś i jutro ją uszczęśliwić. Również i ona, nie myśląc o sobie, myśli, jak w zwyczajnej codzienności żyć, by on był przy niej szczęśliwy. I zobaczcie, gdy spotykają się z tym wszystkim w połowie drogi, on, nie myśląc o sobie, ma wszystko, co mu potrzebne, bo ona już o tym pomyślała i ona jest szczęśliwa, bo on o to zadbał. Nie ma tu miejsca na sytuację chociażby z pewnej anegdotki o małżeństwie, kiedy takim wieczorkiem żona sobie stoi przy kuchni, zwraca się do swojego męża: Stachu, jak to jest, że ja ciągle codziennie mam tyle roboty? Stachu tak patrzy z kanapy i mówi: śpisz w nocy, to ci się zbiera. No i no tutaj właśnie to nie jest bycie darem. Czemu akurat Stachu? To jest... A czemu Stachu? Sorry, no, zapomniałem. Dobra, no może być Krzychu, dobra. Udostępnię siebie. No, powinno być zupełnie inaczej. Na przykład, no, on miał ochotę na piwo po pracy. Sorry, chłopaki, za ten zasmak, no trudno. Się zapomniałem, ale powstrzymał się na przykład, bo chciał pomóc przy obiedzie. No a ona, widząc, że sprawi mu tą przyjemność, zadbała, żeby było schłodzone. Ona poprosiłaby o wyniesienie śmieci, ale nie zdążyła, bo on już wcześniej to zrobił. Poszłaby coś sobie kupić, ale szkoda kasy, bo dzieciom to, tamto trzeba kupić, do domu jeszcze coś. No to on ją wsadził w samochód i zawiózł do ulubionego sklepu, żeby była szczęśliwa. Miło by było, prawda? No, dziewczyny rozkładają ręce niektóre, no ale no, ktoś powie, że utopia, prawda? I może będzie miał rację i nawet przybije mu piątkę, że ma rację, bo będzie to utopia dla człowieka, który nie umie i nie chce pracować nad sobą, który nie chce się poświęcać, który nie chce być po prostu darem. Wydaje mi się, znowu moim skromnym zdaniem, że małżeństwo no, po prostu nie jest dla egoistów. Jest wspaniałą drogą dla tych, którzy potrafią kochać. Kryzysy przyjdą nawet w najlepszej rodzinie, bo mężczyzna, pewnie kobieta, no, gołym okiem widać, że są inni, różni. To takie inne hormony. Tutaj takie skaczą, tutaj takie skaczą. I czasem może tam jakoś zagrzmieć. Dzisiaj podobno ma grzmieć. I piękna pogoda, tak samo piękna rodzina. Czasem coś zagrzmi. Ale to wszystko jest do pokonania, bo także w rodzinie może na wszystko tych rzeczy materialnych, pieniędzy nie starczyć, bo choroba, dzieci rozrabiają, czy źli ludzie doświadczą. I może czasem nie być łatwo. Ale w prawdziwie kochającej się rodzinie miłość będzie wówczas jedynie silniejsza. Bo są razem. Nie są dwoje, lecz jedno ciało. Tak jak mówi to Pismo Święte. I są dla siebie na pierwszym miejscu. Nie rodzice, nie ich zdanie, nie teściowie, nawet nie dzieci. A najpierw my. To słowo my jest bardzo ważne. Tutaj mi się przypomina taka moja sprzeczka z moimi uczniami w szkole podstawowej, zaznaczę, w trzeciej klasie, 9-latki. I omawiamy czwarte przykazanie Boże o tym, że to trzeba czcić rodziców. I w pewnym momencie dochodzimy do tego, w naszej rozmowie, bo to była inteligentna klasa, to ja im nie tłumaczyłem, my żeśmy rozmawiali. No i mówię im, że to rodzice są dla ciebie na pierwszym miejscu, że to oni są najważniejsi, a wy jesteście owocami tej miłości. Tak? Nagle wstaje kibic Jagiellonii, Maciuś, z którym mieliśmy kosę, no bo wiadomo, ja bliżej Warszawy urodzony. No i Maciek mówi: ja się nie zgadzam. No i co? Klasa idzie za nim, no bo ja jestem ważniejszy i moja siostra. No i dopiero jak żeśmy doszli do tego w naszej rozmowie, że
jeśli mama będzie kochała tatę i tata mamę po Bogu najbardziej na świecie, to tej miłości dla nich zawsze wystarczy i zawsze oni będą najszczęśliwsi jako dzieci, bo wtedy i mama i tata będą szczęśliwi. No i wtedy te dzieciaki przyznały mi rację. Właśnie to słowo my w małżeństwie jest niesłychanie ważne. Moi drodzy, to właśnie po Bogu jest taka pierwsza relacja w rodzinie. To ciągłe inwestowanie i przekraczanie siebie w dawaniu siebie. To taka po prostu zwyczajnie szczęśliwa droga do nieba. No teraz tak trochę dając odetchnąć rodzinie, małżonkom, przejdźmy do innych, nie mniej poważnych osób, które jeśli nie przeżyją dobrze swojej młodości, to niektórzy niestety mogą być nawet niezdolni do małżeństwa. I no takie przypadki no, ja osobiście znam, w moim krótkim życiu już poznałem. Moi drodzy, młodzież, kwiat i nadzieja tego świata. Czy młodzież może mieć jakieś kryzysy? No, no może i ma. Często nie mniej poważne niż dorośli. No z czego to by wynikało? Wydaje się, że młodzież powinna mieć bardzo beztroskie życie. Tutaj spakować plecak, iść do szkoły, wrócić, coś tam zrobić, spotkać się ze znajomymi, zdać jakiś kolokwium, egzamin i to wszystko, tak? Beztroskie życie. No jednak nie jest to takie proste. Bardzo dużo zależy od tego, z jakich rodzin wychodzimy. I tutaj rodzina też jest takim jakimś kluczowym hasłem. Jeśli młody człowiek ma być dobrym dzieckiem, jeśli ma być dobrym uczniem, ma być solidnym, uczciwym człowiekiem, to właśnie tacy muszą być rodzice. Bez odpowiedniego przykładu ze strony dorosłych to zadanie jest naprawdę utrudnione. Nie to, że niemożliwe do spełnienia, bo jest możliwe do spełnienia, ale bardzo utrudnione. A w przypadku jakiegoś występowania patologii w rodzinie jest już naprawdę mega trudne. Mówiąc zatem o kryzysie młodzieży, myślę, że trzeba powiedzieć o kryzysie ojcostwa i macierzyństwa. W wielu rodzinach są ojcowie i matki właśnie tacy, jakby ich tak naprawdę nie było. Nieobecni albo w sposób fizyczny, albo w sposób duchowy. Jest wszystko, kasa się zgadza, jest komputer, smartfon po tablecie dla dzieciaka, ale nie ma miłości. I ja rozmawiałem z wieloma takimi już dzieciakami, już tak uczy się w tej szkole, które no po prostu są mniej szczęśliwe i mówią o tym. Czasem nie potrafią tego nazwać po imieniu, ale kiedy człowiek jakoś ich naprowadzi, no tak, właśnie tak jest. Bo potrzebują tego, żeby rodzic był obok, a nie potrzebują aż tak bardzo pieniędzy, które mogą dać rodzice. Moi drodzy, problemem w naszych rodzinach jest to, że mało w nich rozmawiamy. Mało w nich także jesteśmy takim, to o czym już mówiłem, darem dla siebie. Mało spędzamy wspólnego czasu, a nie chodzi tutaj o czas przed komputerem. Czas, w którym będziemy wymieniali zdania, w którym będziemy się poznawali, w którym będziemy znali swoje zainteresowania, to co lubimy, to czego lubimy słuchać, muzyka, tak? To co lubimy robić w wolnym czasie, jakiś aktywny tryb spędzania wolnego czasu. To jest bardzo ważne dla tworzenia naszych relacji. Dzieci mają prawo czuć się kochane, bo dziecko kochane to dziecko bezpieczne, bo właśnie tak się czuje. I dzieci dorastając w atmosferze takiej prawdziwej miłości, zawsze także będą mniej podatne na patologię tego świata. W miarę także upływu tego czasu, kiedy młody człowiek zaczyna decydować sam o sobie, tutaj już cały świat no, stoi przed nim otworem. I moi drodzy, daleko bardziej to poszło niż w poprzednich pokoleniach. W tym roku poznałem młodego człowieka, 17 lat. No i on mi opowiada tam o swoich planach na wakacje. No, do Włoch chce jechać. Tak jakoś tam, ja pytam, z rodzicami? Nie, no bez. No i jak ty to sobie wyobrażasz? No tak, 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 wszystko już ma poukładane. No i dla mnie, co dla mnie było abstrakcją w jego wieku, dla niego stało się faktem, bo już dawno wrócił, bardzo zadowolony. No i świat w tym wszystkim poszedł bardzo do przodu. No może to dobrze, że ludzie są
odpowiedzialni, taki no, ogarnięci życiowo, że potrafią sobie tak czas zorganizować. Niestety jednak w parze z tym wszystkim poszedł wzrost niebezpieczeństwa, które czyha na młodego człowieka. No, z mojej jakiejś takiej obserwacji wynika, że niestety bardziej podatni są na te niebezpieczeństwa chłopcy, młodzi mężczyźni. Niestety dla chłopaków, bo to nic dobrego. Niestety dla dziewcząt, bo potem na rynku pojawia się poważny deficyt odpowiedzialnych mężczyzn, którym można by było zaufać w perspektywie wspólnej przyszłości. I tak oczywiście, jak każdy tutaj w tym miejscu wymieniłby alkohol, papierosy, trochę rzadziej, za to bardziej niebezpieczne narkotyki, dopalacze, hazard. I tak jak powiedziałem, dotyka to częściej chłopców. Co nie znaczy oczywiście, że dziewczyny też mają być mniej czujne. Może jesteście mniej podatne, ale za to płeć piękna może się szybciej uzależnić. I jeszcze bardziej to przykre jest, kiedy jakoś kobieta się w tym degraduje. Nawet i w tym społeczeństwie, gdzieś tam kiedy widzimy jakiegoś tak faceta, który gdzieś tam sobie leży, to mniej to nas rusza, niż gdyby to była kobieta. Jeszcze bardziej jakoś współczujemy, jeszcze bardziej jakoś tym wszystkim się gorszymy. I tutaj w tym wszystkim no, pokazuje nam no, i Pan Bóg, i w ogóle to, co nas otacza, nasz rozum, że trzeba gdzieś bardzo jasno postawić sobie w tym wszystkim granice, żeby nie dać się w tym świecie zdegradować. Przechodząc na chwilę tak do dziewczyn, to tak, może tutaj się narażę, zaraz kamienie jakieś poleczy, co? Ale zauważam coś takiego, szczególnie kiedy jakoś gdzieś tam się rozmawia z takimi starszymi dziewczynami dorastającymi, że często przyczyną smutku jest brak akceptacji samej siebie. I to właśnie znowu po stronie młodych pań bardziej często, chociaż spotyka się i panów, którzy tam no nie akceptują samych siebie, siwe włosy przykrywają farbą i tak dalej. Nie wiem, czy to potrzebne. Na szczęście nie mam, to znaką mądrości. Na szczęście nie mam siwych włosów jeszcze. Nie wiem, co to by było. A co za tym idzie, moi drodzy, kiedy tak już wchodzimy w tę przesadę, no to nadmierna troska o swój wygląd, czasem jakiś taki przerost formy treścią, a taki, no, jakiś taki tym wszystkim, zamiast być lepiej, to rośnie jakaś wewnętrzna pustka i frustracja. No i ja już spotkałem wiele takich osób, które wcale sobie przez to nie pomogły, a jeszcze bardziej utrudniły. I ja tutaj na to mam taką receptę. Receptą zawsze jest dobry humor, a jeśli jeszcze jest to humor z Pisma Świętego, to już w ogóle Pan Bóg ci mówi z psalmistą, żebyś ty to powtarzał, powtarzała. Sławię cię, Panie, żeś mnie tak cudownie stworzył. Zadziwiające i godne podziwu są twoje dzieła. No i zobaczcie. Siostro, czy ci to pomaga w taki psalm? Kiedyś nawet usłyszałam go podczas rozmowy z księdzem na pielgrzymce, żebym właśnie leciała do tego psalmu. O, widzisz, coś jest na rzeczy. No i właśnie, pomaga. Pomaga każdemu. Bo Pan Bóg nas cudownie stworzył. I skoro Pan Bóg chciał mnie i ciebie takiego, a nie innego widzieć, no to tak ma być. Prawda? No my, a tu akurat tutaj mówimy, że małe jest piękne, no nie? Właśnie. Małe jest piękne. Ci z tyłu powiedzą, że duże może więcej. I też mają rację. I każdy ma być szczęśliwy w tej skórze, którą otrzymał. Bo właśnie tę skórę, to ciało, twój umysł, twoje zdolności, twoje talenty, dał ci Pan Bóg Wszechmogący i dał ci tyle, ile chciał ci dać. I chciałby, żebyś właśnie w tym czuł i czuła się szczęśliwa. Bo właśnie przy akceptacji samej i samego siebie i radości z życia, to co najpiękniejsze w człowieku, to promieniujące właśnie radością oczy. Tego się nie da kupić, tego się nie da pomalować, tego nie da się wystylizować. To po prostu jest albo tego nie ma. I ci właśnie są najpiękniejsi. Ci najbardziej normalni, najszczęśliwsi, najbardziej lubiani. Do nich ciągnie ten świat. I to ludzie, którzy nie muszą nikogo udawać. I zrozum właśnie to, że ty jesteś sobą. Ty jesteś Ankiem, Frankiem, kim tam jesteś.
i nie musisz nikogo udawać. Masz być sobą, bo właśnie takim Pan Bóg chciał cię mieć. Na koniec tych problemów zostawiłem sobie armatę i działo. Tak moim skromnym zdaniem znowu, najcięższy kaliber przyczyn kryzysu i zamknięcia młodego człowieka. Tutaj znowu częściej i bardziej podatni są chłopcy, potem także mężczyźni, co nie znaczy, że kobiet to nie dotyczy. Otóż, moi drodzy, mam na myśli pornografię i nieczystość. Czy to własna, czy w relacji. Wielki, naprawdę wielki syf tego świata. Syf tego świata, który czyni człowieka po prostu zwyczajnie nieszczęśliwym. Nieszczęśliwym, samotnym i zamkniętym. Pamiętam kiedyś jedną lekcję w technikum. A kiedy już dorosły, wesołki, trzecia klasa, to już 18, czy to nawet 19 lat mają rocznikowo. No i co? Wiadomo, że takich same chłopy, trzy dziewczyny w klasie. No tam książka średnia interesuje. No to co tam pogadamy dzisiaj? Bo akurat dzikim się nie chciało tematu. No to księże, no to seksie. Patrzą na mnie, speszy się czy nie, spaliłby raka, to się pośmiejemy. I to ewidentnie tak było widać bezczelnie. Także możecie sobie wyobrazić, jak było wesoło z ich strony. Sporo pytań, sporo jakichś tam stwierdzeń. I tak sobie luźno rozmawiamy. No i po tym wstępie całym z ich i z mojej strony wysłuchałem i zapytałem, czy chcą znać moją odpowiedź, dlaczego tak to widzą, a nie inaczej. Dlaczego właśnie mają takie podejście do życia? No oni oczywiście, no pewnie, że tak, czekają na odpowiedź. No to ja trybem takim nieprzypuszczającym, tylko stwierdzającym zakomunikowałem im, że wszyscy oglądacie pornografię, jesteście nieczyści i stąd to wszystko takie niemożliwe dla was. I moi drodzy, z atmosfery radości pierwszy raz czegoś takiego w życiu doświadczyłem. Kiedy patrzyli na mnie, nikt na mnie nie patrzył. Wszyscy patrzyli bardzo nisko w blat swoich ławek. Tylko ciche dotąd dziewczyny, tak jakoś dość przedmiotowo postrzegane w tych żartach, zaczęły się śmiać. No i wiadomo, wtedy tam jeszcze trochę porozmawialiśmy, trochę monologu z mojej strony, bo to no nie byli już wtedy bardzo rozmowni. Ale do czego zmierzam? Zobaczcie, jak człowieka może to zamknąć na drugiego człowieka. Jak można wypaczyć postrzeganie tego świata. Wypaczyć postrzeganie relacji z drugim człowiekiem, szczególnie z relacją drugiej płci. I człowiek, jak może się zepsuć i zdegradować, zanim w sposób odpowiedzialny zacznie myśleć o swoim życiu. Nie znaczy to, że on musi się popsuć tak, że już nic nie da się odbudować. Nie. Ale może mieć bardzo utrudnione życie. Może mieć bardzo trudno wejść w relacje. Trudno mu może być, czy jej być odpowiedzialnym w tej relacji. Niekiedy ludzie się młodzi bronią. No to pytam, czy chciałbyś mieć taką lekką żonę, czy tak lekkiego męża? Odpowiedzi są jasne. Bo jaką będziesz miał pewność, czy gwarancję wierności, wyłączności, skoro on, czy ona przyzwyczai się do takiego życia? Nałogi, jakiekolwiek by nie były, niosą ze sobą wielkie konsekwencje i siły oddziaływania. Dlatego, kochani, bardzo warto jest po prostu myśleć. Tyle miałem jakoś tak do młodych. Kolejna grupa jakoś tam kryzysu, które już tak tylko chcę napocząć na sam koniec, co prawda nie miałem ich w temacie, ale może warto, to kryzysy zawodowe. Każdy z nas tutaj wykonuje jakąś tam pracę, ma jakieś powołanie, oprócz powołania do małżeństwa, kapłaństwa, czy jakiegoś kolwiek innego, mamy to powołanie zawodowe. I tu myślę, że znowu trzeba bardzo konkretnie odnieść to po prostu do Pana Boga, który wskazuje nam, że każda praca jest także służbą drugiemu człowiekowi. Ja służę Tobie, Ty służysz mi. Ty przyjdziesz do kościoła, zostaniesz wyspowiadany. Ja pójdę do Ciebie, Ty mi coś sprzedasz coś w sklepie, Ty sprzedasz mi paliwo, Ty założysz mi gips w szpitalu, kiedy coś mi się tam popsuje z ręką czy z nogą. I wszędzie tam, gdzie jest człowiek, człowiek może i powinien służyć drugiemu człowiekowi. Bez daru z siebie w pracy też można przestać ją lubić. Nauczyciel, kiedy przestanie lubić młodego człowieka, lubić dzieciaki, zacznie się ewidentnie męczyć swoim zawodem.
aptekarza będą wskórzali pacjenci i też nie będzie mu się chciało z nimi rozmawiać. No policjant będzie skrupulatny, zacznie kleić mandaty i nie będzie z nim żadnej dyskusji, tylko wszystko z górnej półki, nie ma mowy o pouczeniu. I tak może być absolutnie z każdym zawodem, z każdym człowiekiem. Możemy po prostu się tym wszystkim zmęczyć, jeśli nie będziemy czuli w tej satysfakcji, nie będziemy czuli w tym służby na rzecz tego świata, który nas otacza i drugiego człowieka. Wiadomo, że kwestią jakąś taką bardzo istotną dla nas jest to, żeby praca nam służyła jako środek do naszego utrzymania, jako środek, dzięki któremu będzie sobie żyła nasza rodzina. I jeśli już naprawdę jest coś nie tak w tej mojej pracy, bo została wybrana jakoś tam z przypadku, tak? Nie mam jakiegoś wyuczonego zawodu i realizuję to, gdzie jakoś znalazłem sobie miejsce, no to przecież tę pracę mogę zmienić. Bo ważne jest to, aby moja rodzina, moi bliscy nie cierpieli przez to, że ja cierpię, męczę się i nie odnajduję się w tej pracy. Bo zawsze będę wracał z niej zmęczony. Nie zawsze idziemy szczęśliwi do pracy. Nie zawsze chce nam się pracować, ale jeśli nie zawsze, to przynajmniej często powinniśmy wracać z tej pracy z jakąś satysfakcją. Satysfakcją czegoś, tego, że dobrze coś zrobiłem, że kogoś spotkałem, że mnie ktoś docenił w tej pracy. Bo to jest bardzo istotne i nam ludziom bardzo potrzebne. Dlatego no tutaj też bycie to darem i takie świadome przeżywanie tego, co mnie otacza, myślę, że jest bardzo istotne. No to co nakreśliłem jakoś to takich wycinek życiowych dróg, sytuacji, także jedna z dróg możliwości, opcji, dlatego że każdy z nas jest inny, na przykład no, jednemu pomoże taka tabletka, drugiemu inna. To mi siostrzyczka Beatka pomogła, dała mi ibuprom, wziąłem sobie łapczywie dwa, bo mnie coś noga zaczęła bardzo mocno boleć, no i dopiero teraz sobie przypomniałem, że coś mnie bolało, tak? Jakoś tak, tak zaczęła szybko działać. I tak to jest też w naszym życiu. Różne słowa do nas trafiają. Myślę, że jednak może nawet jeśli nie pomogło się, to przynajmniej się nie zaszkodziło. A Pan Bóg, jeśli będziesz chciał, będziesz wychodził Mu naprzeciw, zawsze zrobi za Ciebie resztę. Aby tylko się do Niego zwrócić, zwracać nieustannie. I chociażby ten temat, który został mi dany, też zaczynał się od słów: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Jest to dla nas dobitną wskazówką na to, na kim mamy polegać i komu mamy zawierzać. Człowiek, nawet najdoskonalszy, moi drodzy, jest tylko człowiekiem i zawsze tylko człowiekiem będzie. I jego siły i dobre chęci kończą się. Znaczy jego dobre chęci kończą się tak szybko, jak kończą się jego siły, kiedy jest pozbawiony Pana Boga, kiedy nie ma w sobie tej łaski i nie jeden już wysoko postawiony człowiek przejechał się na swoich siłach, bo wszystko wyszło idealnie, ale na przykład rodzina się rozpadła. Wszystko wyszło i rodzina super, ale na przykład jakaś choroba przyszła. Moi drodzy, Pan Bóg jest taki dobry, że On nie chce zgubić kogokolwiek z nas. I On znajdzie każdego z nas. Znajdzie każdego z nas po imieniu i znajdzie sposób, żeby uratować moją i Twoją duszę. Pośle Ci człowieka, da Ci jakiś krzyż, czymś Cię doświadczy. Właśnie przyjdzie nawet ten kryzys z tego dopustu Bożego, żeby człowieka samowystarczalnego, człowieka, który stał się Bogiem, po prostu uratować. I właśnie to jest okazja zawsze do tego, żeby do Pana Boga wrócić. Najlepiej by było być normalnym człowiekiem, może czasem no, zwyczajnym, bez fajerwerków, bez gwiazdorzenia, wynoszenia się na innych, przesadnego upiększania. No nie zawsze jest to łatwe, ale właśnie warto się od Jezusa tego uczyć. Żyć wielką radością z najmniejszych rzeczy, bo uśmiech, moi drodzy, nasz uśmiech, on rodzi uśmiech, a nasze dobro będzie rodzić dobro. I to będzie naprawdę do nas wracać. Wielu kryzysów uda się uniknąć, a inne odpowiednio przeżyć. I tak jak no, uczy nas Jezus i zachęca nas On sam do tego, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. No, dlatego rozmawiaj z Nim codziennie,
bo on na to czeka i będzie ci wysyłał tego Ducha Świętego, który będzie odmieniał, bo chce odmieniać oblicze twojej ziemi. Tej ziemi, na której ty idziesz i teraz sobie drepczesz. To może podreptajmy dalej, bo mi się przypomina, że mnie noga boli. Dziękuję.